Europejska faza sezonu rallycrossowego zakończyła się w portugalskim Montalegre. Sobotni finał WaterX najlepiej rozpoczął Niklas Grönholm, ruszający z pole position. Daleko za konkurentami na starcie został za to Ole Christian Weiby. Już po pierwszym okrążeniu jazdę zakończył Timmy Hansen, który w tumanach kurzu wniesionych przez Grönholma wpadł w opony przy prostej startowej. Na lidera naciskał Johan Kristoffersson, ale w bezpośredniej walce nie był w stanie nic zrobić. Za nimi o trzecią lokatę walczyli Kevin Hansen oraz Ole Christian Weiby. Grönholm pojechał jokerem później niż Kristoffersson. To wystarczyło, by Szwed wysunął się na prowadzenie i wygrał piąty raz w sezonie 2024. Start niedzielnego finału przebiegał pod dyktando braci Hansenów, którzy zblokowali konkurencję na dojeździe do pierwszego zakrętu. Gdy Kevin zjechał z Kristoffersonem na jokera, Timmy pojedynkował się z Weibym. Norweg atakował agresywnie, co kosztowało cenne sekundy. Hansen nie zamierzał pozostawać dłużny. Przebita opona przekreśliła szansę na dobry wynik Grönholma. Gdy na ostatnim kółku Timmy Hansen i Weiby pojechali jokerem, to wrócili z niego za plecami Kevina Hansena oraz Johana Kristoffersona. Mimo usilnych prób lidera klasyfikacji generalnej, ostatecznie zwycięstwo trafiło w ręce niezwykle szczęśliwego, młodszego z braci w elektrycznych Peugeotach. Weiby do samego końca próbował walczyć o trzecie miejsce. Finał Euro RX1 był kluczowy w walce o trzecie miejsce na koniec sezonu. Patrick O'Donovan został na starcie, przez co za plecami Jurija Bielewskiego znalazł się Damian Litwinowicz. Za wszelką cenę przed Polakiem chciał być Mikko Limatainen. Polak zdołał się obronić. Na jokerze niestety uderzył w betonową ścianę, a po wyjeździe z niego zderzył się z Limatainenem. Sędziowie winą obarczyli Fina. Litwinowicz jechał dalej, ale cała ta sytuacja kosztowała go trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Polak ukończył finał na czwartym miejscu, bo został wyprzedzony przez O'Donovana. Szansa od losu wykorzystał Matę Benio, który wszedł do finału dopiero po karze dla rywala. Pierwszy na mecie był Bielewski, ale nie zmieniło to losów mistrzostwa. Tytuł już w półfinale zapewnił sobie Patrick O'Donovan. W RX2E widzieliśmy totalną dominację Nilsa Andersona. Obrońca mistrzostwa pewnie prowadził od startu i nie musiał ani przez chwilę martwić się o konkurencję po wyjechaniu z pierwszego zakrętu. Trochę ostrzej było za jego plecami, gdzie Isak Sjöqvist przepychał się z Marko Muru. Kierowca Yellow Squad musiał zadowolić się drugim miejscem zarówno w finale, jak i całym sezonie. Trzeci na mecie był Luca Vlemmer. Anderson, podobnie jak O'Donovan, przypieczętował swój tytuł w półfinale. Do samego końca ważyły się losy Mistrzostwa Europy w kategorii RX3.
Joao Ribeiro wykorzystał gorszy start Nilsa Volanda, by objąć prowadzenie. Niemiec spadł praktycznie, że na koniec stawki, a potrzebował co najmniej czwartego miejsca w sytuacji, gdy Ribeiro był pierwszy, aby zostać mistrzem. Volandowi udało się wyprzedzić Balasa Kormociego, a dodatkowo Dominik Senegasnik wyeliminował z wyścigu André Souza, za co samemu został wykluczony przez sędziów. Koniec końców, Joao Ribeiro wygrał finał, ale mistrzem Europy został drugi na mecie Nils Volland.